Pani europoseł Róża Gräfin von Thun und Hohenstein opowiada na forum unijnym, że bardzo trudno im będzie wygrać wybory, bo ordynacja wyborcza jest skrojona pod partię rządzącą, a Państwowa Komisja Wyborcza jest nominowana przez PiS. W październiku będziemy mieć w Polsce wybory parlamentarne i bardzo wszyscy chcemy, żeby były uczciwe, ale będzie trudno, bo mamy ordynację wyborczą skrojoną pod partię rządzącą. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są z nominacji partii rządzącej. A w Sejmie jest specjalna komisja, która może usuwać z list każdego, kogo jej się podoba. I jeszcze opozycja nie ma równego dostępu do mediów, a w ogóle to inwigilowani Pegasusem są wszyscy. Serio? To wasza partyjna apka was śledzi, nie Pegasus. Pani poseł, ordynacja była ostatni raz zmieniona w 2011 roku, kiedy szliście po drugą kadencję. Wtedy też wprowadziliście obecne zasady nominacji członków PKW. Komisji specjalnej po pierwsze jeszcze nie ma, po drugie ma się w końcu składać z ekspertów, po trzecie macie prawo zgłosić swoich kandydatów, a przede wszystkim komisja ma badać wpływy rosyjskie w Polsce i według procedowanej poprawki jej decyzje nie będą miały żadnych bezpośrednich skutków administracyjnych, czyli z całą pewnością komisja nikogo z list wyborczych usuwać nie będzie. Co do mediów, no to naprawdę. Pamiętacie 2015 rok? Jak PiS szedł do wyborów i miał wszystkie media przeciwko sobie poza Republiką? Dzisiaj opozycja ma swoje tuby propagandowe w postaci TVN-u, Onetu, WP, Wyborczej, Newsweeka, Faktu, Okopres i wielu, wielu innych. Polsat też im krzywdy nie robi. Umówmy się.